Suma dnia, Michał Trzaśniewski, kłaniam się. Papież Franciszek rozpoczął czterodniową pielgrzymkę w Iraku. Jest pierwszym Ojcem Świętym, który odwiedza ten kraj. Po spotkaniu z prezydentem Iraku papież wygłosił w Pałacu Prezydenckim w Bagdadzie pierwsze przemówienie. Mówił, że przybywa jako wysłannik Chrystusa, księcia pokoju. Panie prezydencie, dostojni państwo, przyjaciele, przybywam jako pokutnik, prosząc was o przebaczenie. Przybywam jako pielgrzym pokoju w imię Chrystusa, księcia miłości. Jakże wiele w ostatnich latach modliliśmy się za pokój w Iraku. Święty Jan Paweł II ofiarowywał swoje modlitwy i cierpienia w tej intencji. Bóg słucha, Bóg zawsze słucha. Niech zamilkną walki. Wizyta Ojca Świętego w Iraku jest wyjątkowa. Odbywa się kilka lat po masowych mordach na chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, dokonywanych przez państwo islamskie. Papież odwiedza Irak po to, żeby dodać sił miejscowym chrześcijanom, którzy doznawali ostatnio okrutnych prześladowań. Nie tak dawno temu, w 2003 roku, w Iraku mieszkało 1,5 miliona chrześcijan. Teraz jest ich tam około 120 tysięcy. Szczególny spadek liczby wyznawców Chrystusa nastąpił w czasie podbojów państwa islamskiego. Dżihadyści w 2014 roku opanowali dużą część Iraku i tam proklamowali kalifat. Papieski samolot wystartował z lotniska w Rzymie około godziny 7:30. Loty do Bagdadu trwał nieco ponad 4,5 godziny. Tuż przed godziną 12 maszyna należąca do linii Alitalia wylądowała na lotnisku w Bagdadzie. Ojciec Święty został na lotnisku powitany przez premiera Iraku Mustafę Al-Kadhimiego. Następnie konwój z papieżem udał się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Franciszek odbył spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego. Wieczorem zaplanowano spotkanie z przedstawicielami lokalnego duchowieństwa w katedrze pod wezwaniem Matki Bożej Zbawienia. Jutro papież pojedzie do miasta Nadżaf, gdzie złoży wizytę duchowemu przywódcy irackich szyitów Ajatollahowi Alemu al-Sistaniemu. Następnie Franciszek weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym na równinie Ur. Papież odwiedzi także Mosul i Karakosz, gdzie spotka się z chrześcijanami prześladowanymi przez terrorystów z państwa islamskiego. Na zakończenie pielgrzymki Franciszek odprawi mszę świętą na stadionie w Irbilu. Wizyta Franciszka w Iraku jest pierwszą pielgrzymką głowy Kościoła katolickiego do tego kraju. Jest ona zarazem 33. podróżą zagraniczną pochodzącego z Argentyny papieża. W związku z pandemią koronawirusa została ona zorganizowana w ścisłym reżimie sanitarnym. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński zainaugurowali budowę tunelu pod rzeką Świna. Dzisiaj rozpoczęło się drążenie tego tunelu. Połączy on wyspy Uznam i Wolin, czyli zapewni bezpośredni przejazd drogowy z jednej części Świnoujścia na drugą, bez konieczności czekania na prom. Świnoujście leży na trzech zamieszkanych wyspach – Uznam, Wolin i Karsibór. Jarosław Kaczyński przypominał słowa swojego brata. Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Mówił, że ten region musi być z resztą kraju zintegrowany na wielu płaszczyznach. Od gospodarczej po kulturową. Hasłem formacji, którą mam zaszczyt reprezentować, jest to, że warto być Polakiem i warto, żeby Polska trwała. I dzisiaj taki malutki może, ale niesłychanie ważny element tego trwania budujemy. Jesteśmy na niezwykle ważnym etapie tej budowy. Chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli w tym udział. I chciałem jednocześnie powiedzieć, że to przedsięwzięcie, bardzo ważne, musi być elementem szerszego planu. Choćby takiego jak budowa zachodniej obwodnicy Szczecina. Jak wiele innych przedsięwzięć, które są potrzebne na tej ziemi, na ziemi pomorskiej. Choćby trasa między Poznaniem, Piłą a Koszalinem, a może i Kołobrzegiem. Trasa szybkiego ruchu. Jeszcze raz powtarzam, że tylko wspólne działanie przy wszystkich różnicach, które są dzisiaj bardzo ostre, wiemy o tym, ale tylko takie wspólne działanie
może doprowadzić nas do tego sukcesu, którego wszyscy oczekujemy i który może być wcale nie tak odległy w czasie. Może nawet ludzie zaawansowanych już wiekiem pokoleń mogą go dożyć. To jest momentu, w którym między tą granicą, która niedaleko stąd, a tą ziemią, która jest tutaj, nie będzie już różnic ekonomicznych, różnic zamożności, tych różnic, które dzisiaj tak bardzo jeszcze są widoczne. Przeszliśmy już niemały kawałek drogi. Idziemy tą drogą dalej. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci dojdziemy do końca tej drogi. Koszt realizacji tunelu pod Świną ma sięgnąć prawie miliarda złotych. 85% z tego sfinansuje Unia Europejska. Prace mają zakończyć się pod koniec 2022 roku. Premier przypomniał, że inwestycja, mimo że była planowana od dziesiątek lat, nie była realizowana przez poprzednie rządy. Znajdujemy się jednocześnie w miejscu szczególnym. Niedaleko stąd przebiega gazociąg Nord Stream 2, gazociąg północny. To wyraz imperialnych, mocarstwowych dążeń naszego wschodniego sąsiada. I my musimy potrafić w tych trudnych, coraz trudniejszych okolicznościach realizować nasze interesy, realizować naszą polską rację stanu. Tak jak pan prezydent Lech Kaczyński powiedział, zachodnie Pomorze jest w tym szczególnym położeniu, jest właśnie naszą polską racją stanu. I właśnie w tych okolicznościach, w których tu się znajdujemy, z gazoportem, który został zainicjowany przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzisiaj rozbudowywanym, który da nam już bardzo wkrótce wraz z gazociągiem naszym bałtyckim niezależność. Niezależność cenową od szantażu ze strony rosyjskiej. I wraz z tą inwestycją, z tunelem pod Świną, pokazujemy, czym w rzeczywistości jest racja stanu. Pokazujemy, że jest możliwa realizacja projektów trudnych, takich, które przez dziesięciolecia wydawały się nie do przeprowadzenia. Rząd zdecydował o przedłużeniu o tydzień dodatkowych obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim. Przypomnijmy, nie mogą tam działać między innymi hotele i baseny. Ponadto takie same obostrzenia mają zostać wprowadzone w województwie pomorskim. Sytuacja pozostaje bez zmian, jeśli chodzi o pozostałe regiony. W całym kraju obecne obostrzenia przedłużono do 28 marca. Podjęliśmy decyzję, że w województwie warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone o tydzień obowiązujące tam regulacje z jednym wyjątkiem. To znaczy zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym, chcemy zastosować nauczanie hybrydowe, czyli taki model, w którym część dzieci na przykład w jednym tygodniu uczęszcza do szkoły, a w tym czasie pozostałe korzystają ze zdalnej nauki, natomiast w kolejnym tygodniu na przykład, bo można robić to również w systemie dziennym, zmienia się sposób prowadzenia tej nauki. I mówię tutaj o okresie od następnej soboty do 20 marca. To jest bardzo charakterystyczne, że te regulacje dotyczące województw będziemy chcieli teraz komunikować w takim cyklu tygodniowym, bo będziemy chcieli tak tą sytuację analizować. Te regulacje dotyczące warmińsko-mazurskiego wejdą od kolejnej soboty, nie najbliższej, do następnego tygodnia, czyli do 20 marca. Kolejna decyzja dotyczy województwa pomorskiego. Tutaj chcemy zastosować dokładnie te same rozwiązania, które obowiązują w tej chwili w województwie warmińsko-mazurskim, czyli wycofujemy te
luzowania, które miały miejsce na początku roku. W związku z tym zamknięte będą hotele, również zostanie ograniczona działalność galerii handlowych, kina, teatry, muzea, galerie sztuki. To wszystko będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone. Wczoraj minął rok od poinformowania o pierwszym wykrytym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Od tego momentu zmarło ponad 44 tysiące zakażonych osób. W 2020 roku zmarło w skali 12 miesięcy najwięcej Polaków od czasów II wojny światowej. Pandemia, miejmy nadzieję tymczasowo, zmieniła sposób naszego życia. O tych sprawach rozmawiano w programie Nie daj się epidemii. Wszystkie badania, które były robione i po pierwszej fali pandemii, i po drugiej, pokazują, że wyniki zdrowia psychicznego, tak u osób dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży, znacząco się zmieniły i zmieniły się na gorsze. Pokazują to także poradnie psychologiczne, tak prywatne, jak i państwowe, które po prostu pękają w szwach, ponieważ terminy przyjęć są bardzo odległe. Podobnie jest z psychiatrami, którzy mają pacjentów zapisanych już na kilka miesięcy do przodu. Mamy bardzo dużo zaburzeń związanych z snem. U dzieci i młodzieży to jest w ogóle powszechne, ale u dorosłych także się to pojawia. Związane jest pewnie to z tym, że funkcjonujemy w domach i nie mamy tej przestrzeni jasnej pomiędzy domem prywatnym a pracą, pomiędzy sypialnią a pokojem, w którym pracujemy. Często to są te same pomieszczenia, więc ludzie nie mają takich rytuałów związanych z dniem codziennym, kiedy mieli, wychodząc po prostu z domu do pracy na zewnątrz. Parlament Europejski ma ogłosić w przyszłym tygodniu całą Unię Europejską strefą wolną od LGBT. Poparcie dla rezolucji w tej sprawie zapowiedziało 5 frakcji Europarlamentu, w tym 2 największe – Europejska Partia Ludowa i Socjaldemokraci. Eurodeputowany Robert Biedroń mówił, że za rezolucją mogą pójść kolejne kroki w postaci odbierania unijnych pieniędzy za dyskryminację osób LGBT. Między innymi w Polsce powstają strefy wolne od osób LGBT. Przyjmowane są takie deklaracje przez niektóre samorządy. Dzisiaj 30% polskiego terytorium jest objęte takimi strefami. I w mojej ocenie i w ocenie zdecydowanej większości Parlamentu Europejskiego jest to działanie dyskryminacyjne. Działanie, na które szczególnie po doświadczeniach II wojny światowej, gdzie prześladowano ludzi ze względu także na ich orientację, no nie powinno mieć miejsca na kontynencie europejskim. I cieszę się, że ta rezolucja, zresztą jednopunktowa, jeśli chodzi o swoje oczekiwania, w końcu i nareszcie stwierdzi wyraźnie, że Europa jest jedną wielką strefą wolności dla wszystkich, w tym osób LGBT. Każde państwo, które będzie dyskryminowało swoich obywateli, czy ich prześladowało, będzie miało ograniczone otrzymywanie środków finansowych z budżetu unijnego. W nowej perspektywie unijnej to oznacza, że zastosowany zostanie mechanizm powiązania praworządności ze środkami unijnymi. Jeżeli jakiekolwiek będą przesłanki do tego, że w przypadku na przykład Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie przestrzegał wartości prawa unijnego, to te środki nie trafią bezpośrednio do rządu. Zgodnie z najnowszym sondażem Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, Solidarna Polska i Porozumienie są zdane na Prawo i Sprawiedliwość. Startując samodzielnie w wyborach, partie te otrzymałyby po około 1% głosów. Panowie, nie byliście w Sejmie, ja byłem posłem w Sejmie kontraktowym i obserwowałem taki syndrom, marząc o tym, żeby się uwolnić jak najszybciej z posłowania, kadencję, którą na życie skrócono. Co najmniej połowa posłów chodziła z takim przeświadczeniem, że jak oni założą partię, to tysiące pójdą za nimi, bo oni w każdej chwili mają tak ogromny potencjał i mają tak ogromny wpływ. No i ta trzacha im dymiła, że tak powiem, aż do momentu, kiedy zderzyli się ze ścianą. Takie zjawisko też obserwuję właśnie zwłaszcza no i po stronie Gowina i po stronie
stronników Ziobry, ale z drugiej strony trochę tłumaczę, bo oni są w zasadzie skazani do końca swojego bytowania, bo już nigdy nie odegrają samotnej roli. Nie mogą się, tak jak redaktor Skowron słusznie zauważył, odczepić od Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem te wszystkie rozgrywki związane są z tym, że w tej chwili są wstępne ustalenia po to, żeby zabezpieczyć im miejsca na następnych listach wyborczych. Stąd takie trochę jest fikanie. Natomiast nie mają życia poza związkiem, że tak powiem, nie ma życia poza PiS-em i Gowin, który oczywiście strasznie cierpi, bo ma za małą partię jak na jego ego, dużo za małą partię. No i wie, że jest w takim wieku, że albo teraz, albo nigdy, jest w sytuacji sytuacji wyboru Gorbaczowa. Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? I ciągle gdzieś tam go towarzysze podkręcają z opozycji. Stań na czele, walnij to wszystko i zobaczysz, stworzymy coś nowego. Takie próby podejmował jak wcześniej. A z kolei moim zdaniem szef Solidarnej Polski, Ziobro, no jest podkręcany, że to on powinien być tak naprawdę premierem i że Morawiecki to tak jest niezasłużenie z premierem, no bo trochę jest człowiekiem z zewnątrz, etc. Nie ustają protesty w Mianmie. Dziś po raz kolejny opozycjoniści wyszli na ulicę przeciwko rządom wojskowej junty. W Mandalay funkcjonariusze policji otworzyli ogień do demonstrantów, zabijając jedną osobę. Sytuacja w Mianmie zaostrzyła się na początku obecnego tygodnia. Przedstawiciele wojskowego reżimu skierowali przeciwko demonstrantom służby porządkowe, zezwalając na użycie siły. W wielu przypadkach policjanci brutalnie tłumili protesty, używając do tego celu ostrej amunicji i gazu łzawiącego. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Tylko w środę w wyniku brutalnych działań policji zginęło 38 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W mediach społecznościowych pojawiały się mrożące krew w żyłach relacje dotyczące działań przedstawicieli reżimu, jak chociażby opis zachowania jednego z żołnierzy, który otworzył ogień do 14-latka, zabijając go na miejscu. Nie inaczej było dziś. W Mandalay w trakcie protestów policja otworzyła ogień do demonstrantów, zabijając jedną osobę i raniąc kilkadziesiąt. Mimo brutalizacji działań służb i wprowadzania coraz większej cenzury, mieszkańcy Mianmy nie boją się manifestować swojego sprzeciwu wobec wojskowych władz. Niezmiennym postulatem opozycjonistów jest uwolnienie demokratycznie wybranej przywódczyni kraju, Aung San Suu Kyi. Protestujący domagają się także oddania władzy w ręce cywilne. Sytuacja w Mianmie jest uważnie śledzona przez społeczność międzynarodową, która w zdecydowany sposób domaga się zaprzestania używania przemocy wobec demonstrantów. Ekspert ONZ do spraw Mianmy, Thomas Andrews, zażądał, by Rada Bezpieczeństwa ONZ wprowadziła głębokie embargo na sprzedaż broni dla przedstawicieli junty wojskowej. Ponadto Andrews domaga się objęcia ukierunkowanymi sankcjami przedstawicieli wojskowego reżimu. Oddzielne sankcje wobec przedstawicieli reżimu wystosował również YouTube, usuwając 5 kanałów kontrolowanych przez wojsko. Dotychczas podczas protestów w Mianmie zginęło ponad 50 osób, a kilkaset zostało rannych. Chiny zamierzają dokonać głębokiej ingerencji w system polityczny Hongkongu w celu większej integracji regionu z państwem środka. Według proponowanych zmian Komitet Elektorów wybierający szefów administracji Hongkongu ma również dokonywać nominacji wszystkich kandydatów do lokalnego parlamentu. Zmiany zostały zaprezentowane przez wiceprzewodniczącego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Wonga Chena podczas zjazdu delegatów z całego kraju. Projekt nowych przepisów przewiduje zwiększenie uprawnień oraz poszerzenie składu hongkońskiego komitetu, a także zmianę sposobu wybierania jego członków. Komitet ma bezpośrednio uczestniczyć w nominacji wszystkich członków do Rady Legislacyjnej, a także samodzielnie wybierać większość posłów. Pekin uzasadnia reformę koniecznością zapewnienia, by Hongkongiem rządzili wyłącznie patrioci. Zdaniem chińskich władz w obecnym systemie regionu widnieją wyraźne luki, które pozwoliły antychińskim destabilizującym elementom na podważanie suwerenności, bezpieczeństwa i interesów Chin. Procedowane zmiany poparła szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam. Nowe przepisy mogą zostać zatwierdzone w ciągu najbliższych dni przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, pełniące jedynie fasadową rolę chińskiego parlamentu. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam w poniedziałek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.